niebieski dzień kicka. Kicku, czy naprawdę dzisiaj wszystko musi być... niebieskie? Tak! Przyniosłam ci obiecane lody jagodowe. O, pycha! Dziękuję! Czy to kapelusz Dzióbka? Tak, bardzo niebieski, nie? Mam nadzieję, że zapytałeś o pozwolenie. Zostawił go na gałęzi. Tylko go pożyczyłem. Potrzebuję niebieskich rzeczy. Dlaczego? Bo dzisiaj mam niebieski dzień. I wszystko musi być niebieskie. Tak jak te lody jagodowe. Właśnie widzę. Chyba będziesz potrzebował pomocy w tym niebieskim dniu, kicku. Hurra! Dzisiejszy dzień będzie genialny! Cześć! Chcesz zagrać z nami w piłkę nożną? Wybaczcie, jestem zajęty! Czy Filip właśnie powiedział, że nie ma czasu grać w piłkę? Tak. Cóż, no to trudno. Gramy sami. To jest trudniejsze niż myślałam. Pokażę ci, jak to się robi. O, tak! Niesamowite zagranie! Popatrz, to chyba Dzióbek. Pomocy! Wyciągnijcie mnie! Dzióbku, nic ci nie jest? A jak ci się wydaje? Właśnie zaatakowała mnie niebieska piłka. Tak, w zasadzie to moja wina. Przepraszam. Czy to nie jest mój kapelusz? Ten na szczególne okazje? Tak. Więc oddaj mi go, proszę. Przepraszam, ale zostawiłeś go na gałęzi. O, dobrze, że mam jeszcze niebieską piłkę. Bardzo mi przykro, ale chyba pękła. Wygląda na to, że ten dzień nie będzie wcale taki niebieski. Cześć, kicku. Cześć, Rozy. Macie smutne miny. Kicek ma niebieski dzień, ale niebieska piłka pękła, a Dziubek wziął niebieski kapelusz. Niebieski? Już wiem. Kicku, czy pomożesz mi zbierać niebieskie jagody? Jagody są niebieskie! Tak! Wy możecie razem pozbierać jagody, a ja zaniosę piłkę do Filipa, żeby ją naprawił. Super! Wielkie dzięki! Tak, ten kapelusz pamięta lepsze czasy. Przyjęcie powitalne Mańka, urodziny Dębiaka. Fajnie by było włożyć go na jakieś przyjęcie. Znamy miejsce, gdzie rosną największe i najbardziej niebieskie jagody na świecie. Gdzie to jest? Właśnie tutaj. Zacznij zbierać. Ale co mam zbierać? Gdzie one są? Gdzie się podziały wszystkie jagody? Co to może być? Jeszcze nigdy nie słyszałam takiego dźwięku, a słyszałam ich wiele. Zofio? Olu? Czy coś się stało? O, Rosie, może ty nam powiesz, co to jest? Z warsztatu Filipa dobiega dziwny dźwięk. Co to za dziwny dźwięk? Takie jakby chlupotanie. Słyszysz? Cześć, Filipie. Co to za dziwny dźwięk? Cześć, Rosie. Wejdź i popatrz.
co? Co o tym myślisz? Filipie, co ty wyrabiasz? Ha, rozgniatam jagody moim miazgaczem. Sok z jagód? Od jagódki do butelki. Spróbujcie, jest pyszny. Piłam już wiele soków jagodowych, ale ten jest najpyszniejszy. Ale po co chcesz go zrobić aż tyle? Żeby wystarczyło na cały rok. Ale niestety, to bardzo ciężka praca. Ręce mnie bolą, a zrobiłem dopiero kilka butelek. A może mi pomożecie? Nie lubię się brudzić. Rosie? Ja nie. Ale sprowadzę kogoś, kto chętnie pomoże. Potrzebuję tylko butelki soku i pioruna szos. Powodzenia! Cześć, Dzióbku. Co tam? Chciałbym pójść na przyjęcie. Wtedy mógłbym założyć ten kapelusz. Nie byłem na żadnej imprezie od wieków. No dobra. Wskakuj. Przyszedł mi do głowy pewien ciekawy pomysł. Jaki pomysł? Niebieski. I kiedy tam doszliśmy, jagód nie było. Ani jednej jagódki. Ojej. Jagody są dla wszystkich, a nie tylko dla jednej osoby. Masz rację. Zawsze się wszystkim dzielimy. Cześć. Cześć, Rosie. Kto z was chce się napić soku z jagód? Jest pyszny. O, ja poproszę. Wspaniały. I taki niebieski. Bardzo smaczny. Kto chce zrobić go więcej? Filip nazbierał mnóstwo jagód. Jagód? To już wiemy, gdzie się podziały. Okej, miazgacz przygotowany. Rozgniataj! Wow! To najbardziej niebieska rzecz na świecie! To działa! To działa! Od jagódki do butelki. A z butelki do mojego brzucha. Nie, do brzucha łasucha! Super! Chyba wystarczy mi tego soku na cały rok! Jak to tobie wystarczy? O co chodzi? To ty wymyśliłeś, żeby zrobić sok? Ale jagody należą do wszystkich. Zawsze się dzielimy. Tak, oczywiście. Jest dla wszystkich. Tylko żartowałem. Dziękujemy. Ekstra! Niebieski rządzi! O, prawie bym zapomniała. Czy mógłbyś naprawić tę piłkę? No jasne. Zrobię wszystko dla naszej jagodowej gwiazdy. Proszę bardzo. Mam dla was niebieskie rzeczy. Dla każdego coś niebieskiego. Wygląda na to, że wszyscy mamy dzisiaj niebieski dzień. Tak. Wszyscy oprócz mnie. O, nie masz kapelusza. Proszę, pożycz mój. W końcu zawsze się wszystkim dzielimy. Dzięki, Dzióbku. Ale tylko na dzisiaj, pamiętaj. To kapelusze wyłącznie na szczególne okazje, wiesz? Dziękuję, przyjaciele. Dzięki wam mój dzień był bardzo niebieski. No to kto chce grać w niebieską piłkę? Hurra! Podobał ci się twój niebieski dzień? Tak, to najlepszy niebieski dzień w moim życiu. Ale pewnie trochę potrwa, zanim będzie następny. Myślę, że to dobrze. Tak, bo jutro będzie żółty dzień, a pojutrze czerwony. O, a potem różowy. Nie! Rosie? Rosie, co się stało? Nie powiedziałam ci jeszcze o fioletowym. Pilnowanie małego misia.
Cześć, Kicku! Czy mogę dzisiaj ja prowadzić Rosie? Może innym razem. Musimy iść. O, to nie fair! Zawsze ty rządzisz! 103, 104, 105... Wow! Składasz skuter? Shh. Czemu musimy być cicho? I właściwie czemu liczyłeś, Bruno? Bawię się teraz w chowanego z małym misiem. Kryć się! O, a czy nie powinieneś czasem go teraz szukać? Postaram się czymś go zająć, żebym mógł dokończyć niespodziankę dla niego. Skuter! Łej! Nadal odliczam. Rosie! Jak ja mam to teraz zrobić? My moglibyśmy się nim zająć. Jesteś pewna, Rosie? Jasne. Nie ma problemu, prawda, Kicku? Żaden problem, Rosie. Dzięki. Jak skończę go składać, to przyjdę na wzgórze dębiaka. Jesteśmy. Możesz się bawić czym tylko chcesz. Może pójdziemy na dwór? Nie martw się, Kicku. Panuję nad sytuacją. Farba! Puzzle! O nie! Naprawdę myślę, że powinniśmy wyjść na dwór. Piłka! Rosie? Kicek? Co się dzieje? Bruno przygotowuje dla małego misia niespodziankę. Więc wzięliśmy go do nas do domu, żeby się nie domyślił. Coś czuję, że nie będziemy mieli domu, jak tak dalej pójdzie. Chyba przyszłam w samą porę. Znam się na małych misiach. A serio, Olu? No tak, przecież mamy misia. To co mamy robić, Olu? Mój mały miś najbardziej lubi się bawić na huśtawkach. Huśtawki! Chodź ze mną, mały misiu. Mały misiu, lepiej tego nie rób. Pluszek nie lubi, jak się nim kręci. Huśtak! Pluszek! O, Pluszek, wszystko w porządku. Huśtać! Może huśtawki nie były dobrym pomysłem? Spokojnie, Kicku. Już się tym zajmę. Okej. Jeśli sobie poradzisz, to pójdę do Bruna. Moment. Jeśli to idzie tu, to po co jest tu? Cześć, Bruno. Jak sobie radzisz ze skuterem? Całkiem dobrze, Kicku. Czy to nie powinno być pod spodem, zamiast na górze? Tak. Musi być błąd w instrukcji. A może trzymasz ją do góry nogami? Dzięki, Kicku. Jak się mały sprawuje? On zawsze szybko się nudzi. Na pewno mu się nie nudzi. Zobaczmy. Mały misiu? Dokąd idziesz? Bruna! Nie! Co to za hałas? Bruno ma niespodziankę dla małego misia. Musimy go trzymać z dala od Bruna, żeby jej nie zobaczył. Maluchy mnie uwielbiają. Patrz tylko na szalone żołędzie. Wszędzie za mną chodzą.
Małe żołędzie to nie to samo, co małe misie. Chcesz pograć w piłkę nożną? Mam dużo fajniejszy pomysł. Chodź ze mną, mały misiu. Okej, Dziubek. Daj znać, jak sobie nie będziesz radził. Jesteśmy. Labirynt. Hej. A oto, co będziemy... O, rety. Mały misiu. Zgubiłem się. O, nie. Nie martw się. Dziubek poleci w górę i cię znajdzie. Nie ruszaj się. Mały misiu, gdzie jesteś? Hej, ha, ha. Mały misiu. Mały misiu. Wow, malutki. Gdzie idziesz? Bruna! Zatrzymać tego misia! A, ty mały psotniku! Mówiłem! Ja wiem, co mali chłopcy lubią robić. Chodź ze mną, mały misiu! O, piłka! Nie możesz trzymać piłki! Musisz ją kopać! Biająk! Ui, pija! I strzela gola! Nie liczy się! To jest niedozwolone! No cóż, może opiekowanie się małym misiem nie jest takie łatwe, jak myślałeś, Filip. Zastanawiam się, co Bruno robi tyle czasu. Kto wie? Już prawie. Tudum, 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 tudum. Gotowe. Dziękuję, Tycku. Ciekawe, czy mały miś się cieszy. Powiem innym, że skończyłeś. Rosie? Mały misiu? O, mały miś ich chyba wszystkich wykończył. Rosie, Bruno czeka na nas na wzgórzu dębiaka. Chce wręczyć małemu jego niespodziankę. O, musiałam przysnąć. Przepraszam, Kicku. Nie mam siły tam iść. Jestem padnięta. A ja też. O co? Gdzie ja jestem? Ale jak my ich wszystkich sprowadzimy na wzgórze? Zostaw to mnie! Filipie, załatwisz więcej kasków? Co chcesz zrobić, Kicku? Kickowa taksówka będzie w mig z powrotem. Trzymajcie się! Bruna! Już niedługo, mały misiu. To dla ciebie, mały misiu. Twój pierwszy skuter. O! Skuter! Wiesz, jeszcze nigdy nie jechałem skuterem. Ale jakbym mógł, to bym chciał dokładnie taki. Wyścig! Dalej, Rosie. Na co czekasz? Rosie? Co się stało, Kicku? Nie chcesz kierować? Chcę, ale to zawsze ty rządzisz. Może czasem powinnam tobie dać porządzić. W końcu to ty wszystkich dowiozłeś na wzgórze. I to całkiem duże wzgórze. Brawo, Kicku. Wyścig! Gotowi? Do startu? Start! Wiesz co, Rosie? Ja naprawdę powinienem czasem rządzić. Z drogi, Rosie! I to już! Wiem, że pozwoliłam ci rządzić, Kicku. Ale to nie znaczy, że masz być niegrzeczny. Przepraszam. Mały, uważaj, gdzie jedziesz.